Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj lecimy z testem nietypowej baterii LiFePO4. Dlaczego nietypowej? Już wam pokazuję. Tutaj mamy tak, baterię LiFePO4 TimeSB 12,8V, ale 140 Ah w takiej, powiem, podstawowej obudowie. To jest taka standardowa obudowa, jak te wszystkie 12,8 100 Ah. Czyli da się zmieścić jeszcze więcej pojemności baterii do standardowej obudowy, że tak powiem. I daje nam to już prawie 1,8 kWh, czyli 1792 watogodziny. Tak, dobrze mówię, watogodziny. A drugi temat nietypowy to jest bateria z zabezpieczeniem zimowym. Zabezpieczenie zimowe polega na tym, że możemy ją ładować do 0 stopni i nie tak jak w przypadku innych baterii LiFePO4, poniżej 0 też będziemy ładować i ona przyjmie. Ta bateria nie pozwoli się poniżej 0 ładować, a dopiero pozwoli się, jeśli osiągnie 0 stopni, ładować powyżej plus 5 stopni. Także to jest takie jej zabezpieczenie dla ochrony ogniw. Powiem wam, bardzo dobry temat, tylko trzeba do niego podejść mądrze, tak jak mówiłem w poprzedniej firmie, jeśli wasz falownik albo wasz regulator MPPT nie pozwala, żeby fotowoltaika pojawiła się wtedy, kiedy nie jest bateria pod niego podpięta, bo go upali najnormalniej w świecie, pewnie mosfety wybuchną, będzie mosfety, tylko kondensatory wybuchną albo inny temat tam się zdarzy, dlatego też temat z głową. Ale jeśli ładujecie ładowarkami albo tak jak na przykład owacek do wózka, to jest bardzo dobry temat, bo wtedy można przedłużyć życie baterii, tylko no, trzeba tego pilnować, żeby było te przynajmniej plus 5 do ładowania. Z drugiej strony to też takie troszeczkę zmuszenie do myślenia i później dłuższa eksploatacja. Dobra, słuchajcie, także co? Tablica czeka, trzeba będzie wpisać w rubliczkę tutaj 12,8V, wpisujemy kolejną bateryjkę na testy. I jeszcze dodatkowo ta bateria już ma połączenie Bluetooth, czyli tutaj mamy aplikacja, szybka rejestracja i lecimy. I co nam pokazuje to teraz, tutaj teraz połączenie Bluetooth pokazuje nam, że mamy 100% i 147 prawie amperogodzin pojemności z deklarowanych 140 amperogodzin. Także lubimy takie na plus. No i tutaj ładowanie na razie nic nie ma, 13,6V, bo już bateria kilka minut temu przestała się ładować i już wskakuje. Oj, moment, wróć. I żeby nie było, słuchajcie, cykle 1. Także jak na razie naładowana do pełna i nic więcej. Pewnie to jest standardnie, nie może być 0,0,0. Dobra, lecimy, słuchajcie, z testem. To sobie wycofam. Ja tu już rozkładam stanowisko tam. Zaraz przetwornica, całe wszystko, co jest standardowo, zawsze używam do tych testów, także dalej użyję i teraz. I nie omieszkam oczywiście zrobić filmu też z testu tego, jak to właśnie zabezpieczenie działa na tym minusie, tylko jak na razie takie jest koło zera. Czekam, żeby było tak naprawdę, tak naprawdę na minusie, przynajmniej tam minus 2-3 i śniegi wsypło. To ją wsadzę do tego śniegu, niech tam sobie postoi w tym śniegu. Oczywiście aplikacja nam pokazuje, jaka jest temperatura wewnętrzna, no bo wystawienie na chwilę tej baterii na zewnątrz pewnie by jej nie zablokowało, ale czujnik jest tam między ogniwami, a może nie, no. Chodzi o to, żeby jej nie zepsuć. Dobra, film o teście, a nie opowiadaniu o baterii. Później jeszcze coś tam najwyżej dopowiem. Lecimy z tematem. Stanowisko badawcze odpalone. Także mamy baterię, mamy przetwornicę z 12V na 230. Płynie to 230, wrzucamy na ładowarkę z 230 na 50V. I ta ładowarka ładuje tutaj tą baterię. A ta bateria jest spięta tutaj z całym magazynem. I tak naprawdę ładowarka ładuje tą baterię, a ładuje przy okazji cały magazyn. Ładuje, nie ładuje, bo auto elektryczne jest podłączone i w tym momencie to, co tak naprawdę wpada od razu, o, jak widzicie, 640 W z baterii wychodzi, 700, bo coś tam się jeszcze mniej więcej obudziło, ale wszystko, co wpada, to idzie, no, popatrzcie, jaki delikatny, leci od razu do auta elektrycznego, także
zajmie to ile? Jakieś 3 godziny mniej więcej. No i na podglądzie też tutaj mamy na bieżąco, spadło 99%, 145 amperogodzin i minus 600 W, minus 48 Amper. Także test standardowy, lecimy. Jak się rozładuje, to się dowiemy, ile wyciągnięte i później ładowanie. Także jak za każdym moim testem, jaka jest różnica między ładowaniem a rozładowaniem, i wiele pytań właśnie jest w tym temacie o właśnie ładowanie z sieci baterii, po prostu rozładowanie, czyli tutaj też za każdym razem Wam pokazuję, jaka jest strata i sami stwierdźcie, czy jest sens ładować w tych G12W w innych i później rozładowywać, czy bezpośrednio brać z sieci i nie kombinować. Także lecimy z testem dalej. No już bliżej jak dalej, mamy 2 godziny 13 minut testu, 1222 watogodziny, słuchajcie, wyciągnięte, według aplikacji 26% zostało i 39 watogodzin, także lecimy. No i widzicie, 50 amper jest, bo wolty spadają, 12,7 volta. No i co, lecimy do końca. No już idę, już nie krzycz na mnie, krzyczy tu na mnie, piszczy tu na mnie. Dobra, słuchajcie, rozładowane i to mamy już, kurde, coś tu złapać, kawałek jest. No, no, nie wiem jak długo tu piszczy, ale pewnie niedługo. A, wróć. 1589 watogodzin wyciągnięte z tej baterii, także zapisać wynik i lecimy z ładowaniem. A jeszcze właśnie, bo ja zapominam, że jeszcze podgląd jest. No, przy tym rozładowaniu bateria zagrzała się do 27 stopni. Coś tu pokazuje, 1%. Ona odbiła ogólnie. No zobaczmy, czy jakieś cykle już naliczę, czy nie. No na razie nic. Dobra, załadujemy i zobaczymy, czy coś się będzie działo, czy się nie będzie działo. No bo jest pełne rozładowanie i teraz będzie pełne ładowanie. No. Także zobaczymy. Wynik zapisany, na razie na brudno, także lecimy z ładowaniem. 19,2 ampera, 8, no prawie 20 amper leci. O, już nawet drugi procencik skoczył, także mam 12V, 26 stopni. I lecimy. To potrwa, powiem Wam, no 4 godziny. Mniej więcej jakoś tak chyba, nie? Albo dłużej, nie? Bo tu jest 20 amper, a tu mamy 140 amperogodzin, czyli na pół mamy, to 7 godzin potrwa ładowanie tego. No to będzie właśnie ciekawe, jaka jest różnica, no. Szkoda, że nie mam 40 amperowej ładowarki do 14,6 V, wtedy bym miał w miarę tak samo ładowanie, rozładowanie, ale no trudno. Jest jak jest, testujemy tym, co jest i cały czas tym samym, to jest najważniejsze. Dobra, jak się skończy, to zobaczymy, jaka jest różnica między tym właśnie ładowaniem a rozładowaniem, ile procent i warto, nie warto z tych taryf korzystać. Lecimy z tematu dalej. I lecimy z ładowaniem, ale taka ciekawostka. Słuchajcie, jest tak, o, widać nawet w miarę. Zobaczcie, mamy 1793 watogodziny po 6 godzinach, czyli 1792 jest tutaj. Także jest pojemność baterii, że tak powiem, pobrana z sieci. Oczywiście po stratach, no ale ogólnie już przy tej nominalnej pojemności baterii mamy dopiero baterię zapełnioną w 82%. Także jeszcze chwilę to potrwa, ale jednak z tego wszystkiego najważniejsze jest to, co jest rozładowanie, a co jest ładowanie. Tutaj ta różnica jest najważniejsza. To jest prosty rachunek, czy się opłaca w taryfach nocnych ładować, czy nie. Słuchajcie, ja mam nakręcić, że bateria zwolniła, bo przeszedłem i patrzę, że mi pokazuje tutaj 3 ampery, już tam nie pamiętam, 3 ampery trzeba przeliczyć. Pokazuje mi 14,6 V i tak się zastanawiam, kiedy ona odbije. A tu było jeszcze chyba 96% i
I dosłownie w tym momencie zrobiło klik, wskoczyło na 6% i 146,9 watogodziny, tak? 146, czyli tak jak chyba było przedtem, już nie pamiętam, 140 jest nominał. Także co, odcięło, kiedy miało odciąć, zwolniło, no chyba coś tego 90% już sobie na spokojnie zwolniło, żeby się jeszcze tam nasycić. I teraz druga strona medalu, czyli mamy 2119 watogodzin. Także zapisuję wynik i patrzymy, jaka jest różnica. Także finał, wynik, słuchajcie, zapisany tutaj z testu, a tutaj, słuchajcie, lecimy różnicę. I tak jak jest wartość nominalna, rozładowanie z tej wartości to jest około 90%, czyli patrząc tutaj na wszystkie te wyniki, o 1% gorzej, ale ze względu na to, że tu jest 15 stopni, a przeważnie 20 stopni robiłem testy, to jest ok. Także wszystko w standardzie. I tak, słuchajcie, wsadziliśmy 2119 watogodzin, wyciągnięte zostało 1589 watogodzin, a to jest 25% straty. Czyli tak to wygląda w układzie 12-woltowym, w układzie 48-woltowym troszkę by tam było lepiej, pewnie procent albo dwa, czyli nawet jakby się udało to wszystko tak idealnie zgrać, to 20% macie, słuchajcie, straty pomiędzy ładowaniem a rozładowaniem, czyli sobie można policzyć w taryfie nocnej, dziennej, jaka jest różnica i czy jest w ogóle sens ładować, rozładowywać dla finalnie, nie wiem, 5%, czyli ja powiem wam, nie wiem, jakie są ceny tych taryf, także sami sobie musicie policzyć po prostu. Także, jak dla mnie, test wypadł prawidłowo, tak jak miał wypaść. Bateria oczywiście zdała egzamin. Kolejny test będzie, jak przyjdą mrozy. Będzie mnie interesowało, żeby ją, znaczy, żeby była zablokowana do ładowania, czyli poniżej zera, ale rozładowywać ją będzie można. Także będzie mnie ciekawiło, czy właśnie w tej niskiej temperaturze, jak ją zacznę rozładowywać, czy ona nie, po prostu nie zagrzeje się w swojej pracy i później no, dopuści do ładowania, że będzie miała ona wewnątrz powyżej plus 5 stopni i można będzie ją ładować. Także to mnie też ciekawi, ale to musi przejść zimno w przyszłym tygodniu, tym przyszłym na razie nie zapowiada. Także jak chcecie coś wiedzieć więcej, linki w opisie do tematu. I tyle. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Ja lecę z tematem dalej.